Następny, proszę. Dzień dobry. Proszę, niech pan siada. Niech się pan nie denerwuje. Kieliszeczek koniaczku pan dobrze zrobi. Ja się nie denerwuję. Dziękuję. Zaczniemy od łatwego. No powiedzmy, co pan skręcić w lewo? Co pan robi? Co pan robi? Co ja robię, jeżeli chcę skręcić w lewo? Jeżeli ja chcę skręcić w lewo, następnie, to znaczy, chodzi panu o sam skręt? To może w prawo. Jeżeli ja chcę, dobrze, w prawo, wówczas, ja bym wolał w lewo. A do tyłu? Do tyłu skręt w prawo? Tak? Zostawmy te skręty. Chce pan cofnąć pojazd samochodowy. Co pan robi? Jeżeli ja chcę cofnąć pojazd samochodowy, to co ja, to ja wtedy robię? Tak, że ustawiam pojazd samochodowy tyłem do kierunku jazdy. Następnie sprawdzam, czy za wyżej wymienionym pojazdem samochodowym nie znajduje się przeszkoda w formie, a to bądź słup, mur, wystawa przeszklona. Następnie wsiadam do samochodu, pojazdu samochodowego i unieruchamiam motor w celu, żeby ruszył. Co to jest? No to jest... Niech pan się dobrze zastanowi. Więc rozróżniam tutaj jakby, prawda, gaźnik, że jest to. O, tutaj deko. Tu mam... filtr powietrza należy, palec rozdzielacza się znajduje, tutaj jest, prawda, korba i w środku, tu jest korba, a tu w środku jest wałek, korbowałek razem, jest. I zimery. Nie, proszę pana, to jest maszynka do mielenia mięsa. A co pan wie o skrzyni biegów? O co ja wiem o skrzyni biegów, nie? Ja się uczyłem, długo się uczyłem. Jak? Pan się nie denerwuje. Łyczek panu dobrze zrobi. Proszę. Jeżeli się rozchodzi o skrzynię biegów, wówczas, prawda, jest biegów. Skrzynia zbudowana jest w takiej formie, skrzyni żelazowej, żelaza i tu wystaje taki patyk z kulką. Z kulką? No nie, czasami taka kulka jest podłużna, jakby oblewana jest czymś. To wszystko? No nie, oczywiście trzeba wspomnieć, że proporcje są. To znaczy, że jak jest duża skrzynia, to my ją używamy. Biegów. Jak jest duża skrzynia, to my ją biegów używamy do samochodu dużego. Weźmy na ten przykład berlier. Jeżeli skrzynia jest odpowiednio mniejsza, to używamy go wtedy do samochodu, do małego autobusu. Niech pan słucha uważnie. Stanął panu samochód. Co pan robi? Wówczas w tym przypadku. Dla ułatwienia dodam, że jest pan w pasie, który się nie odpina, jest noc, drzwi się zaryglowały, dookoła są psy, dla ułatwienia dodam, psy złe, nieszczepione. Najbliższy telefon jest zepsuty, albo żeby łatwiej było, nie ma go wcale. Teren jest niezabudowany, gołoleć, nie ma pan latarki. No i żeby panu nie utrudniać całej sprawy, dodam, że pogotowie techniczne po pana nie przyjedzie. Więc odpinam pasy, otwieram drzwi, zapalam latarkę i kieruję się do najbliższego automatu telefonicznego, przywołuję pogotowie drogowe, następnie wracam do pojazdu i oczekuję spokojnie na przybycie pogotowia drogowego. Co to jest? Wygląda? To jest pojazd samochodowy. Proszę wsiąść i odjechać. Nie mogę. A dlaczego? Niestety nie mogę. Nie rozumiem. Dlaczego? Ponieważ w organizmie posiadam dawkę alkoholu uniemożliwiającą mi siadanie za kierownicą.
Dał pan? W imieniu społeczności kierowców witam serdecznie nowego kolegę. Po maluchu?